Hello! Powiedzcie mi tak szczerze, ale tak absolutnie szczerze. Czy wasza postać w GTA 5 również ma szpetny ryj? To już nie problem. Jeśli żygacie za każdym razem, gdy uruchamiacie GTA 5 online, obejrzycie ten film do końca, a wasz problem skończy się wraz z poświęceniem chwili czasu na zmodyfikowanie bądź zrobienie nowej postaci. Zapraszam do oglądania. A teraz słuchajcie. Jak tak naprawdę zrobić tę nową postać? To jest naprawdę proste. Musicie zrobić to, co widzicie na filmie i wtedy wasza postać przestanie mieć szpetny ryj. Będziecie mogli pochwalić się przed znajomymi, przed psem, przed swoją dziewczyną, przed szefem, przed kim tam chcecie, albo nawet przed waszym chłopakiem. Także tak, moi drodzy. Oraz jeszcze będziecie mogli sobie serdecznie zwalić konia przy komputerze do własnej postaci w GTA. A teraz do rzeczy. Jak tego dokonać? Mamy tutaj takiego pierniczkowego murzyna, który w sumie jest nową postacią, losowo wygenerowaną. Jak zamienić go w piękną babkę? Oto jest pytanie, moi drodzy. Jak zamienić tego pana w piękną, sexy babkę? To jest bardzo niewiarygodnie proste. Zobaczycie to teraz. Nie płacicie za to absolutnie nic, możecie zostawić łapkę w górę, a my słyszymy się za chwilę. Niewiarygodne! Twoja postać, jeśli zrobiłeś to dobrze, nie ma już szpetnego ryja, jest teraz piękna, niczym najpiękniejsza modelka, czy też model, zależy jaką postać masz. No i co teraz możesz zrobić? Teraz się pochwal znajomym nową postacią w GTA 5, wyślij im ten film i jeszcze powiedz, że to działa. Tak, to 100% working. Działa na 100%. Dzięki wam za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, suba, w opisie macie moje social media, tam zachęcam do wejścia, do zobaczenia, cześć!